Hej wszystkim, tu Luna de Lula, witam Was z Oazy Szczęścia. Znowu jesteśmy u Holdenów. Chcieliście zobaczyć, jak tam sprawy się mają u Barbary z jej drzewem geologicznym. No niestety jest dość ubogie, jak widzicie. Drzewo tutaj Josha prezentuje się dość tak okazale. W ogóle dzisiaj chciałam zaplanować młodym ślub. Tak, wiem, że może to troszkę za szybko. Są znaczy nie zaobrączkowani, ale Barbara ma pierścionek, są narzeczeństwem. Myślę, że nie ma już sensu dłużej z tym zwlekać i czekać, także dzisiaj ich pobierzemy. Jeśli chodzi o Barbarę, to już zdążyłam zaprojektować jej suknię ślubną, także zobaczymy, czy w ogóle ten cudowny ślub się uda. Jaka jest Barbara? Na pewno jest rodzinna, jest romantyczką, jest oszczędna. Charyzmatyczna i kleptomanka, jej ulubiony kolor czerwony, jedzenie, steak z serem, muzyka, powiedzmy rock. Dobra, no wszyscy się przygotowują do tego ważnego dnia. Na razie nie będę zapraszać gości, dopiero ich zaproszę w momencie, kiedy udam się na parcelę. Także spoko. Jest poniedziałek, także nie zrobimy tego z samego rana, tylko taki będzie ślub popołudniowy. I zaprosimy tylko najbliższą rodzinę i tam kilku znajomych może. Zresztą nasza rodzina jest dość taka duża, więc... No właśnie. I tak będzie dużo ludzi. Gdzie jest Lulu? Ostatnim razem zginął nam tutaj miodek, znaczy zginął. No zmarł ze starości. Także wszyscy jeszcze są w żałobie. Także trzeba ich tutaj czymś zająć, żeby nie szlochali. Ty, mój drogi, jak skończysz, możesz dokończyć obraz. Tam jeszcze masz rozpoczętą rzeźbę. No, dobra. Jeszcze... Ach tak, dziś jeszcze Norman ma urodziny, więc musimy się wyrobić ze ślubem do 8 i na jednej imprezie załatwimy wszystko. Tak jak to bywa w dużych rodzinach. Żeby nie robić 30 razy tego samego, także za jednym zamachem się uporamy z przyjęciami. W ogóle, co ty robisz? Pan młody w ogóle stracił mi się z oczu, zgubiłam z nim kontakt już jakiś czas temu, także może zjedz sobie coś. Mój drogi, ostatnio widziałam go gdzieś w kibelku, no właśnie. Kurczę, jeszcze muszę tak Joshowi garnitur zmajstrować i Rebekę przebrać. Ja wiem, Nick, życie jest ciężkie, ale otrząśnij się i idź dokończyć ten obraz. No wiesz, życie kręci się dalej, jakby to nie brzmiało. Jeszcze nie widziałam, żeby nasz miodek wydostał się z urny i był duchem, ale może Wam się to uda. No, oczywiście rodzinkę zostawię na wymianie. Także spoko. Będziecie mieli też lampę, tam Gina i chyba jeszcze jedno życzenie, albo dwa nawet, albo jedno. W sumie nie pamiętam już. Ale lampa jest zaraz w czyim wyposażeniu, a macie jeszcze lalkę wudu, jeśli w ogóle macie ją w grze. Gin jest u Rebeki, on tam zostanie najprawdopodobniej. Okej, młoda, co ty możesz robić? Właściwie młoda. Panna młoda. No, w sumie powinnaś się zrelaksować i pojechać do jakiegoś spa, co nie? Właśnie, jakiś taki ekstra pak, kiedy ich zamówimy. Może nie jakiś tam najdroższy. Mają 8 tysięcy. Też nie chcę takich, wiecie, biednych ich wystawiać na tą giełdę wymiany. Chociaż, no tak jak mówię, macie tego Gina, więc jest jakaś opcja. Ględzę i nie umiem znaleźć oczywiście spa. Czy. Nie no, no powinna być gdzieś tutaj chyba w centrum. O ile się nie mylę. Dobra, jest spa. Czu, pakiety. Oj, jejciu. Strasznie drogie te pakiety. Nie. Masaż, pielęgnacja twarzy. Może tak, zamówimy jej pielęgnację twarzy za 50. Poskąpimy trochę. I masaż też za 50, leczniczy. Okej, nasz pan młody co tam robi? Jest sobie. No to niech je, niech wcina. Musi mieć dzisiaj dużo siły. W ogóle nie wiem, czy oni będą mieli tort na swoim ślubie, ale może Rebeka jak wstanie wreszcie, to coś upiecze. Chciałabym, żeby ona się wyspała, żeby wszyscy mieli mniej więcej tą energię na maksa zrobioną. Co robisz, Adamie? Tutaj jesteś z Lulu. Także możesz się z nią pobawić. Jeszcze jakieś uczucia. Później tak myślę, że chłopcy mogą sobie pograć w kosza. Mamy tutaj wszystko do koszykówki, więc czemu nie w sumie? Okej, ty zmywaj i leć do siebie,
włożyć jakiś garnitur, zaplanuj strój. W sumie nie wiem, co on ma tam na wizytowe, ale trzeba mu ten garniturek włożyć na dupcie, że tak powiem. Dobra. Ty pojechałaś już do tego spa, to fajnie. W sumie tak, panna młoda, prawda, musi jechać do spa i w ogóle. No a biedny pan młody co? Tylko garnitur musi włożyć. Znaczy właściwie nie wiem, czy biedny, czy szczęściarz, bo mniej czasu mu to wszystko zajmuje. Josh, kopnę się w tyłek, idź ubrać ten garnitur. Oczywiście musi porozpaczać, musi, koniecznie. Ta piszczałka dla psów jest troszkę taka irytująca, no ale nic. Mój pies w ogóle wariował, jak miał taką piszczałkę. W ogóle to była suczka i myślała, że to chyba jest jej dziecko i tak dalej, dlatego tą piszczałkę zawsze musieliśmy wyciągnąć. O, masakra. Także broniła tego, gryzła wszystkich i w ogóle nie wiem, co się z nią wtedy działo, dziwna jakaś była. Dobra, wizytowe. Zobaczmy, co ty tam masz w wizytowych. Po prostu wrzucę mu jakiś fajny już taki garnitur, który jest tutaj, żeby mniej więcej pasował do sukni, więc może będziecie mieli taki wygląd, bo sukni na razie wam nie pokazuję. To będzie taka niespodzianka, chociaż w sumie nie z takiego, wiecie, jakiegoś mega wypasionego. Po prostu zwykła suknia z jakiegoś tam dodatku, czy ze sklepu, nie pamiętam już nawet skąd. Tak, wizytowy, no koniecznie trzeba ci zmienić, damy tutaj na garniturki. Jak ja uwielbiam, jak ta lista się ładuje w czwórce, to jeszcze jest tak szybko, tak i już ma się przebranego Sima. No ale w sumie jest ciuchów mało, nie? I znowu tak, no mało ciuchów, wolimy mało ciuchów, czy to, żeby się, prawda, wszystko długo wczytywało. W sumie to ja wolę dużo ciuchów. Dobra, nie chcę takiego bardzo poważnego garnituru i takiego obciachowego. Może taki. Właśnie nie. Nie. Coś fajniejszego, bo tutaj damy. Chyba Nick wystąpi w tym garniturze, więc myślałam o tych w sumie. Co my tu jeszcze? O, albo o tych, okej. Nie ma tu nic już takiego bardziej. To są jeszcze. Ale mamy lato, wiecie co? Jest lato, także to będzie taki fajny letni ślub. Także spoko. Możesz mieć coś z krótkim rękawkiem albo z podwiniętym. Powiedzcie mi, czym się różnią te garnitury od siebie, bo jakoś nie za bardzo łapię. To są moje po prostu zmienione, chyba kolorystycznie. Pokaż no się w tym. Dobra, zmienimy tutaj tylko ten musznik. Gdzie on jest? To chyba jest to. Co byś... powiedzmy, jakoś tak pasował do swojej wybranki. To jest takie zbyt ciemne, jak na mój gust. Dobra. Spodnie w ogóle jakieś, nie wiem, brązowe. Ej, hello! Nie wiem, skąd się wytrzasnęły. Dobra. Niech będzie, no. Kurczę, on wygląda jak nastolatek. Naprawdę. A jego brat Adam jest przystojniejszy moim zdaniem, chociaż przystojniejszy, o ile w ogóle tak można powiedzieć, nie wiem, o dziecku, które ma 10 lat, nie? No ale dobra, wiecie o co chodzi. Ma duże oczy. Mroczne spojrzenie trochę. No okej. Mamy stroje przygotowane. Jest 8 rano. Spoko. Mógłbyś, mój kolego, troszkę porozmawiać sobie z bratem. Gdzie on jest? On się dalej z tym zębawi. Dobra, to daj mu przysmak i w ogóle. Ty chodź tutaj. No nie, wszyscy jeszcze po tym miotku nieszczęsnym płaczą. Chyba rachunki przyszły. Upsi! Zapłacić je, czy zostawić wam ten obowiązek? No, w sumie co za różnica, co nie? Tak, jeżeli ktoś będzie chciał sobie grać tą rodziną, to będzie miał tyle kasy, ile są jej fundusze. No tutaj, Martę. No nie, Lulu też jest smutna z tego, co widzę, słyszę. Lulu, gdzie ty masz piłeczkę? Chodź tutaj, pościgaj sobie. Dobra, ty możesz zagadać do brata, żeby się nie smucił czy coś. Wiecie co, mamy taki fajny basen, ani razu w nim nie pływaliśmy. Co ja robię? Nauczaj, ale po co będziesz go nauczać? Coś zabawnego. Głupie miny. No, te stosunki tych braci naszych są dość w opłakanym stanie. Co się dzieje z Rebeką? No właśnie, bo też tak jakby troszkę straciłam z nią kontakt. Zajęłam się tutaj młodymi. W ogóle Normana totalnie olałam. Biedny Norman. Rebeka sobie siedzi. Dobra, co ona musi załatwić? Na pewno pęcherz, prysznic, sprzątać. Nie, nie będę sprzątać. Zostawię wam taki brudny, zapuszczony dom.
W sumie nie wiem, czy tą rodzinę zapisywać z domem, czy samą rodzinę. Z tego, co ostatnio pamiętam, to mam duży problem z zapisywaniem rodziny z domem. Czasami nie chce się to zrobić i gorzej się wysyła, więc chyba po prostu zapiszę samą rodzinę. Oni wszystko tam powinni mieć u siebie w wyposażeniu, także spoko. Weź się zajmij dzieckiem jeszcze. Zmień pieluchę, ściskaj. Dobra. No i oczywiście później idź coś zjeść. No i musisz się przebrać. Dobra. No zaraz jej tutaj damy jakieś resztki. Masz jeszcze? Nie masz jeszcze wolnej kolejki. Okej, dobra. Jak ta nasza panna młoda? Jeszcze w spa. To dziwne, że ona nie ma nikogo w drzewie geologicznym, wiecie. Lulu sobie siedzi i patrzy na nich. Jejciu, no nie płaczcie już tak mocno, przyjazne. Poznaj go. Luz. Mamy dopiero, kurczę, jeszcze 10 nie ma. Wiecie co? Mamy czasu, a czasu. Nauczymy go piosenki w związku z tym. Bitwa na balony. No może, chociaż nie mamy tutaj miejsca. Jest tak nasrane na tym podwórku, za przeproszeniem, że naprawdę. Mamy jacuzzi, mamy basen, z których nie korzystamy. Ja nie wiem. Tak, Rebeka czuje się rozpieszczona. To fajnie. Chcesz wyjechać w podróż poślubną, ale może to już załatwi ktoś inny. Bo jeżeli dzisiaj, nie ukrywam, dojdzie do tego ślubu, to będzie ostatni odcinek. Trochę ciężko będzie się z nimi pożegnać, bo jednak ta seria dość długo trwała. No ale cóż. Wyzwij na turniej. Adasia, pogracie sobie troszkę. Rebeko, co ty tam wyczyniasz z dzieckiem coś, okej? Okay. Troszkę im tutaj przyspieszymy czas. Ciekawe, kto dzwoni do Nika. Myślę, że dzieci Nika też zaprosimy na ten ślub. Czy zignoruj, odbierz. Możesz odebrać Nik w sumie. Zobaczymy, kto do ciebie dzwoni. Tak ładnie się uczycie piosenki. Fajnie, fajnie. Okej, trzeba by im zrobić zdjęcie, nie? Co tak ładnie sobie grają. Myślę, że też zrobię jakieś takie pożegnanie właśnie z serią. Przez jakieś slajdy, jakieś zdjęcia. No zobaczymy sobie, jak to wyglądało od początku. Gdzieś tam muszę te zdjęcia wyszperać. Co jest z tymi telefonami? Weź, młody, nie odbieraj tego. Szkoda nerwów. O, Rebeka schodzi. Dobra, Rebeko, ty jeszcze się szybko przebierzesz, bo ty chyba w stroju wizytowym dalej masz swoją suknię ślubną. Także to by było małe faux pas. Okej. Okay. Trzeba by się było brać też za tą parcelę, gdzie chcę zrobić ślub. To jest parcela, wiecie, ta, która doszła z miastem. Kurczę, jak to miasto się nazywało? Słoneczne Wybrzeża. Także myślę, tam zrobić ślub. Niestety nie da się jej wybrać, żeby tam urządzić przyjęcie, więc każdego tak będziemy musieli tam pozapraszać. Nie, Boże, za dużo simów naprawdę i śpiewaj. Może nie. O, coś zabawnego. Trochę trzeba was tutaj rozweselić i kontakty podnieść. I zaczniemy sobie bitwę na balony z wodą. Czemu nie? Jak tam? Ty już skończyłaś, co moja droga? Wracasz do domu. Okej, okay. Możesz wrócić. Rebeko, przebierasz się? Ja cię bardzo proszę, przebierz się. Dobra, może jej strój też tutaj jakoś szybko załatwimy. Nie będę robić jakichś tam większych problemów, po prostu wrzucę na nią jakąś kieckę, co nie? Żeby wyglądała też ładnie. No bo przecież kurczę, jej pierworodny wychodzi, Boże, wychodzi za mąż, co ja już gadam? Żeni się, hello, żeni się, tak? Więc musi wyglądać ładnie. Zostanie w końcu teściową. To jest wyzwanie, nie? Dobra, niech się ładuje. Muszę wam powiedzieć, że Rebeka ma, kurde, zgrabne nogi. Ta fryzura też do niej pasuje. Nie wiem, no jest trochę ulizana, wiadomo, ale Rebeka też nie ma jakiejś tej twarzy takiej okrągłej, więc może być. W ogóle, czy ona naprawdę ma tą suknię dalej na sobie, wizytową? To znaczy tą ślubną? Być może. Jestem ciekawa w ogóle, czy ktoś będzie sobie chciał dalej pograć tą rodziną i jakie tam losy im stworzycie. Tak, dalej ma swoją suknię ślubną.
Czekajcie, tu była jedna ta suknia, nie wiem czy już. No kurczę. Myślę o sukience, która chyba przyszła z Zostań Gwiazdą. O. Ulala, no. Teściowa pełną gębą. Dobra, zostawimy jej to. Zostawię jej tą bransoletkę, kurde. Może trochę kolory zmienię. No i zaś. Miało być szybko, a będzie, nie wiem, 100 lat to trwać, zanim się to wszystko załaduje. Tak, to jest strój Rebeki już w pełnym wydaniu. Wydaje mi się, że dość dobrze wygląda. Nie zakładałam jej okularków. Także, o. Kurczę, fajną naprawdę ma tutaj figurę Rebeka. Dobra. Jest już przebrana, także fajnie, fajnie. Mogłaby teraz nam Rebeka upiec ten tort, myślę, weselny. Mam nadzieję, że uda się go tam użyć. Podaj ciasto, tort weselny. No, to będzie też taki, powiedzmy, prezent dla młodych, to wszystko. Widzę, że panna młoda już wraca do domu. Także też tutaj trzeba będzie jej coś wymyśleć, jak na razie na ten czas. O, zapłać te rachunki. Zapłać, kurde, prawie 1000. A co z naszym ogródkiem? Tak w ogóle pewnie zarósł tutaj i zdziczał całkowicie. O, patrzcie. Króliczek, sprzedamy go. No i widzicie, ma się już trochę więcej kasy, jakby co. Ach, tak średnio dbaliśmy tutaj o ten ogródek, muszę wam powiedzieć. Podlejemy wszystko i zbierzemy plony. Bo czemu nie? Naprawdę podoba mi się ten pokoik Josha. Fajnie wygląda. Okej, gwiazdorstwo bosko. Jak tam Nick, kończysz ten obraz? No, coś tam kończysz. Co oni robią? Mieli rzucać się tymi balonami z wodą. A może nie ma tutaj miejsca? Znowu sobie pograć w kosza w takim razie. Jest jeszcze basen, jest jeszcze jacuzzi, także spoko. A ja bym się chyba teraz przeniosła na tą parcelę, gdzie ja chcę zrobić ten ślub. Właśnie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Była gdzieś tutaj, też w centrum, blisko naszego starego domu. Jeśli cokolwiek to wam mówi, bo mi nie za bardzo. W ogóle to ja nie wiem, i prawo, lewo, też mi to nic nie mówi. Tutaj? Tutaj chyba chcę zrobić ten ślub. Tutaj mamy ten łuk weselny. Dobra, ale nie ma żadnego stoliczka, co by ten tort postawić. Także tutaj trzeba będzie go gdzieś wpakować. Mało miejsca jest. Na tej parceli. Trzeba będzie może jakieś kwiatki usunąć, albo któryś z tych pryszniców. Dobra, to ja się za to biorę i widzimy się za chwilę. Stoliczek już załatwiony, także spoko. Myślę, że jak Rebeka upiecze tort, to moglibyśmy się już tam powoli zwijać. To jeszcze trochę trzeba ogarnąć sytuację. O, chcesz wybrać karierę polityczną, okej. No, już ma dopiero drugi poziom sportu. Nick, skończyłeś? Ja jeszcze nie. Też teraz nagle wszystkim chce się siku i w ogóle. Dobra, tort jest gotowy z tego co widzę. Poziom 8. Tych z higieną ok jesteś, tylko użyj sobie tego. Torcik wsadzimy. Dobra, może niech panna mu, albo dobra, niech tradycji stanie się zadość i niech Rebeka wszystko dźwiga. Okej, czy ona coś potrzebuje z potrzeb? Czy coś potrzebuje z potrzeb? Fajnie. Pooglądaj sobie może coś. Okej. Nigdy jak skończysz siku, ty w ogóle zamierzasz się wybrać, żeby to posikać? Znaczy, żeby to posikać. Jasne. Żeby i siku chciałam powiedzieć. Dobra, jeszcze sprzedamy obraz. Może sprzedaj go od razu. No, całkiem zarobimy sobie.
Więc spoko. Weźmiemy oczywiście Normana dzisiaj ze sobą, wyjątkowo, bo on będzie miał te urodzinki. Ty potrzebujesz też toalety użyć. Weź wszystko w jednym sobie. Tutaj to cię powinno wzmocnić, że tak powiem. Ty potrzebujesz higieny i toalety też. Dobra. I myślę, że po tym będziemy mogli wyruszyć. Jesteś trochę głodna, Barbaro, ale nakarmię cię czymś, nie bój żaby. Dobra, może już nie zbieraj tych plonów. Komuś dzwoni coś. Co on tu łazi? Paparazzi, okej, z laską, super. Cię. Nie, nikt nie chce iść na randkę. Czy on się w ogóle wysikał przez ten telefon? Kurczę, ma słabą energię już. Kto w ogóle miał ten talerz podprzątać? Ja nie wiem. Mi się wydaje, że ja wszystkim na to klikam. Ale nikt jakoś się tutaj nie kwapi. Niektórzy są też głodni. Jak tam młody, bo... No właśnie, od niego wszystko zależy. Pęcherz, higiena... Dlaczego ty masz, młody, taką słabą energię? Niech cię. Zmywarka się popsuła, okej. Okay. Ty co robisz? Przestań już podlewać. Ty co robisz? Okej. Okay. No to wszyscy wybierzemy się na tą naszą parcelę cudowną. Dobra, udało mi się chyba wszystkich zapakować. Ups. Do taksówki. Patrzcie, jak ten czas zleciał. Już jest 16. Komuś tam się chce spać. Podejrzewam, że Adamowi. Trudno. Najwyżej zemdleje nam na tym ślubie. Więc nic to. Okej, okay. Ty niesiesz Normana, także położysz go tutaj. Ty masz tort. Dasz go tu. Okej, okay. Ty zadzwonisz po ludzi. Świetnie, że chce ci się spać, po prostu cudownie. Umów się. Po prostu za wcześnie wstali i teraz chce im się spać. No trudno. Ciekawe, jak Nick ciągnie ten wózek. Dobra, nie będę tutaj wnikać. Chciałabym, żeby Goodwin przyszedł. Czy da się to załatwić? A tutaj porozmawiaj ze swoją synową. Płacz na ramieniu, rozmawiaj o filmach. Młody, zdrzemnij się. Czy to już tłok? Nie, nie chcemy randki. To będzie ślub. Kogo zapraszamy? Diane, Goodwina, Helen, Jima. Oczywiście Marię, Mię, Russella. Zaprosimy jeszcze tańsze. No i to wszystko. Tak dużo ludzi. Ciekawe, czy wszyscy przyjdą. Przepraszam, muszę wyjść za kilka minut. Spróbuj zadzwonić za mniej więcej 10 godzin. To pewnie Goodwin. Obecnie jestem w pracy i nie wiem, kiedy skończę. Ci Simowie niestety nie mogli przybyć. Goodwin, Helen i Jim. Boże, ale parówy. Naprawdę. A, dobra, to chyba będzie nocny ślub, coś mi się wydaje. Tak, ty się zajmij młodym. Pan młody? Pan młody niech się zdrzemnie. Nie wiem, ile to potrwa, zanim przyjdzie ktoś tutaj z naszych. Tak, super. Co jemu jest, że on płacze? Co? Chce, co mu jest? A, już nic, przewinął go. Dobra, to daj mu jeszcze jeść. Żeby nam tu nie płakał, jak będziemy brać ślub. Okej. Ci sobie śpią. Dobra, nabierają sił, powiedzmy. I
Jeszcze nikt nie przyszedł. W sumie nie wiem, kiedy przyjdą i czy czekać na nich, czy zwlekać z tym ślubem, bo możemy się po prostu, wiecie, nie doczekać. Chociaż, o, piątka, luz. I porobimy głupie miny. O, przyszła Diane. O, Mia. Boże, Mia. Co ja gadam? Diane i czy Maria przyszła. Także fajnie. Chodź tutaj, powitaj siostrę. Gawędzi ze mną, okej. Ty mógłbyś odłożyć małego, jak już nic nie robisz. No, szybko gawędźcie ze sobą i zaczynamy ceremonię. Młody, wstajesz, idziesz tutaj. Siostra przyrodnia, okej. Weź ślub. Dobra, możesz przestać gadać. Dziewczyny też przestają gadać. Proszę bardzo. Rebeko, idziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. On nie odłożył tego dziecka, no ale dobra. Weź ślub, dokładnie. O, nie. Nie wiem, czy oni się sami przebiorą. O Boże, zmień strój. Tak, teraz wszystkie będę musiała na gwałt tutaj przebierać. Ty zmień strój. Wizytowy. No tak, bo gdyby to był na przykład parcela, gdzie zaznaczamy sobie, jakie stroje mają ubrać, to wszyscy by się przebrali od razu. Wizytowy. Zmień strój na wizytowy. Ok. A wy możecie się pobrać. No, zmieniać stroje. No, w sumie Adam to nie musi stroju zmieniać. Państwo młodzi zmienili strój? Gdzie oni są? Nie, nie zmienili. Kuźwa, komu dzwoni? Rebece chyba. Boże, Rebece. Ach, Barbarze. Okej. O, Barbara zmieniła. Ja pierdzielę. Zmieniaj ten strój. Nie weźmiesz przecież w gaciach do gry w kosza. No, zaraz go trzasnę, naprawdę. Zrobię mu coś. Przestań z nią gadać. Podejdź tutaj. Jezus Maria, normalnie stracę za chwilę do niego cierpliwość. Zmień strój na wizytowy. Dobra, wreszcie. O, Rebeka czyta książkę, spoko. Weź ślub. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy zaczną oglądać. O, słońce już zaszło. W sumie wszystko się tutaj pali. Fajnie to wygląda romantycznie dość, tak? Bierzecie ten ślub na pewno? No, mam nadzieję. O, a dzieci sobie odrabiają zadanie domowe. Czemu nie? Odpowiedni moment przecież. O. Jezu, Rebeko, skończ czytać tą książkę. Dlaczego on jedzie do domu? Pogięło go? Naprawdę, ich trzeba tak wszystkich tutaj pilnować, że hej. Czy jacyś inni ludzie przyszli? Pobierzecie się w końcu? O Jezus Maria, Norman ma urodziny. Oczywiście, nie może być normalnego ślubu. I teraz konflikt interesów jest. Kto wygra? Biedny Norman. Musi trochę zaczekać. Jasne, super. Właśnie chciałam zrobić zdjęcie, ale spoko, Norman, spoko.
Wiesz, jak o sobie przypomnieć, niewątpliwie. Mogłoby być w sumie tutaj trochę jaśniej, bo nie wiem, jak to wyjdzie na filmiku. O, są dziaki, buzi, buzi. O, Norman. Biedny Norman. Nikt nie świętował jego urodzin. O, Barbara jest wierna. Josh też. O, są małżeństwem, super. O, biedny Norman. Nie będę go już zmieniać. Znaczy, nie będę mu zmieniać wyglądu, także jeśli ktoś będzie chciał nimi grać, to sobie zmieni po swojemu. No i oczywiście jeszcze pokroimy torcik, co by nie. Dorzuć zioło, Rebeko. Ja po prostu nie wiem, co z tym Goodwinem, ale normalnie, żeby olać ślub swojego dziecka. Kto to jest? Jakiś Hendrix. Okej, idziemy kroić tort. Oczywiście Norman przeszkadza, bo siedzi na samym środku drogi. Ale to nic, to nic. Teraz akurat tak słońce mi świeci, kurde, na monitor, ledwo co tutaj widzę. Kroimy torcik. Czekajcie, słodziaki, bo... O. Właśnie, o to chodziło. O to ujęcie chodziło. Boże, już będę miała tutaj tyle zdjęć z tej serii, że naprawdę. No, kroimy torcik. Pewnie będzie dobre. Norman Holden całkiem polubił zabawę o imieniu Szczęściarz. Wow. No, wszyscy słodko wyglądają. Nie, nie mdlej, nie mdlej, Josh. Nie, nie rób tego. Nie możesz. Patrzcie, Goodwin przyszedł na tort, oczywiście. Cholerny żarłok. Wcześniej to nie mógł przyjść, nie? Żeby dziecko wspierać na ślubie. Oczywiście, że nie. Ej, no weź sobie kawałek, Josh. Czekasz, że wszyscy inni wezmą, a co jak dla ciebie zabraknie? Właśnie. Wiecie co, mimo że nie było tutaj większości ludzi, których zaprosiliśmy, to uważam, że ten ślub i tak był taki fatalny. No może fatalny dla Normana, bo nikt się nim nie interesował. No, biedny Norman, wiadomo. Chociaż powinien być rozpieszczony, bo to najmłodsze dziecko. Ale tak już właśnie od Adama się zaczęło takie olewanie trochę dzieci tutaj w tej serii. Trochę niefortunnie, no ale co zrobić. Czasami tak jest. Jest za dużo po prostu simów. Goodwin leci na Barbarę. Nie no, wiecie co, to jest po prostu niewybaczalne. I ja już w tym momencie kończę. Tak, moi drodzy, żegnamy się z tą serią. Niestety. Ciężko po prostu mi na sercu, bo jednak troszkę się przeżyło z tymi simami tutaj. No, Rebeka zajada torcik. Troszkę się człowiek z nimi związał. Ale wiecie, kiedyś właśnie nadchodzi taki czas, że po prostu serię trzeba zakończyć i zacząć coś nowego, albo po prostu te kolejne serie ciągnąć dalej, czyli mam tu na myśli Bracia, Kochane Kłopoty, no i tam Stwórz Sima też będzie się pojawiać. Może kiedyś jeszcze pojawi się jakaś seria z trójki. Zobaczymy, jak pójdzie nam seria z braćmi. Także ja już kończę. Oczywiście tą rodzinę, rodzinę Holdenów, powiedzmy, teraz znajdziecie na giełdzie wymiany na moim koncie, w Simpage'u. Albo w ten sam dzień, w który pojawi się odcinek na YouTubie, albo dzień później. I razem z Holdenami wrzucę tam jeszcze nową rodzinę Goodwina i też rodzinę Marii. Także jeśli będziecie chcieli, to możecie ich sobie pobrać. Nie będę wrzucać ich razem z domami, tylko po prostu rodziny, same rodziny. Także tak to będzie wyglądać. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli ich wprowadzić do jednego miasta, no to oni już tam ze sobą spokrewnieni nie będą. Co jest dla mnie wielką szkodą, no ale nic. Tak gra została skonstruowana. Dobrze, to żegnamy się tutaj z Holdenami, z Oazą Szczęścia. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała i że chociaż trochę będziecie za nią tęsknić. Także trzymajcie się i pa, pa!